Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na promenadzie Ryw Dziewitówny, dokładnie naprzeciwko pawilonu, który w niedzielę spłonął. Strażacy, którzy gasili tutaj ogień, walczyli też o to, żeby ten ogień nie przeniósł się na sąsiednie obiekty, które zresztą, jak widać, też częściowo uległy zniszczeniu, łącznie z elewacją ośrodka gry, który stoi z tyłu. My jesteśmy dzisiaj tutaj dlatego, że dzień później radni miejscy jednej z komisji mówili o potrzebie kontroli stanu technicznego tych wszystkich obiektów tymczasowych, które znajdują się w strefie uzdrowiskowej. Zareagowała również prezydent Kołobrzegu, która wystosowała oficjalne pismo do inspektora nadzoru budowlanego z pytaniem o kontrolę właśnie tych obiektów, o to, czy w jakikolwiek sposób sprawdzany jest ich stan techniczny. Jak pisała w swojej interwencji, robi to w trosce o bezpieczeństwo prawdziwych tłumów tak naprawdę, które szczególnie w sezonie letnim tędy się przewijają. My również dzwoniliśmy do inspektora nadzoru budowlanego. Niestety wczoraj był na kontroli nieuchwytny, dzisiaj podobnie. Dopróbowaliśmy się umówić na poniedziałek, usłyszeliśmy w sekretariacie, że zaczyna urlop. Zostawiliśmy nasz numer telefonu, niestety nie oddzwonił. Nie mogliśmy więc zadać mu pytań, czy takie kontrole w ogóle były kiedykolwiek prowadzone. Natomiast dzisiaj przeszliśmy się od ulicy Kolejowej, kawałkiem ulicy Solnej, następnie Rejmonta i tutaj kawałkiem promenady Rodziewiczówny do ośrodka Gryf i tych obiektów, które wyglądają na obiekty tymczasowe, naliczyliśmy ich około 70. Nie liczyliśmy tych wszystkich łóżek, przystawek różnego rodzaju, jakichś takich drobniejszego handlu, więc 70 stoisk, z których każde praktycznie, może oprócz tych dużych białych namiotów, wygląda inaczej, to faktycznie nie wygląda dobrze. Miasto już 2 albo 3 lata temu zapowiedziało, że będzie walczyło o wygląd dzielnicy uzdrowiskowej i rozpisało konkurs na projekt jednorodnych, estetycznych, lekkich pawilonów handlowo-gastronomicznych, które staną we wskazanych przez miasto lokalizacjach. I właśnie w tej chwili przeniesiemy się do jednej z takich lokalizacji. Jesteśmy już na Alei Nadmorskiej, na wysokości zejścia na plażę numer 16. Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze w latach, chyba pod koniec lat 80. stał duży pawilon handlowo-gastronomiczny. Myślę, że starsi kołobrzeżanie go doskonale pamiętają. Dzisiaj tutaj są już tylko betonowe fundamenty, pozostałości, resztki po tym obiekcie. Ale to właśnie tutaj, to jest ta jedna z tych miejskich lokalizacji, gdzie ma stanąć pawilon, w tym akurat miejscu pawilon modułowy, składający się z 4 samodzielnych pomieszczeń, które będzie można wynająć oddzielnie albo w całości. O tym decyduje wynik przetargu. I właśnie o tych lokalizacjach, ile ich jest, na jakim odcinku, jaki będzie tryb ich wydzierżawienia, kiedy się możemy tego spodziewać i jak miasto też przede wszystkim chce porządkować tą przestrzeń miejską w dzielnicy uzdrowiskowej, która, przyznacie, miejscami nie wygląda zbyt, że tak powiem, wizytówkowo. Nie ma się tutaj miejscami czym chwalić. Piszemy właśnie na okkołobrzeg.pl.